W tym odcinku pokażę wam najlepsze możliwości roleplayu w PCD. Pokażę wam mega kozackie domy, najlepsze miejsca do roleplayu, a jest ich mega dużo. I jeszcze inne porady, chociażby takie coś jak emotki, czy po prostu jakieś realistyczne zachowania, które musimy mieć podczas roleplayu. A więc zapraszam na film. Ogólnie filmy podzieliłem na trzy części, czyli pierwsza to są właśnie domy. Druga to jest rzecz, po prostu miejsce do roleplayu, a trzecie to są już te porady. Myślę, że nasz film możemy sobie zacząć od najlepszych domków. Według mnie po prostu do roleplayu. Zacznijmy sobie od Sławna, jedziemy sobie tutaj od Spawna, tą główną drogą. I tutaj widzowie mamy taką uliczkę, wjeżdżamy w nią. I tutaj mamy pierwszy domek, czyli osiedle. Jest to chyba najlepsze osiedle, takie osiedle w Polish Car Driving. Tutaj możemy sobie zostawić pojazd, na przykład jak się bawimy w jakiegoś, nie wiem, dziad simulator. I tutaj teraz tak, wskakujemy sobie na płot i to jest chociażby pierwszy z brzegu balkon. No i proszę bardzo, także to jest pierwszy nasz domek, czyli blokowisko po prostu w Sławnie. Mamy blisko do banku, blisko do wszystkiego, myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Domków pokażę wam głównie 5, jeżeli chcecie zobaczyć więcej domków, to wpadajcie sobie na mój... wpadajcie sobie na mój film. Tego domku wydaje mi się, że nie pokazywałem, a jest to również warty uwagi domek, czyli Sławno, osiedle Słupskie 108. Mamy tutaj, zobaczcie, taki bardzo klimatyczny wjazd i mamy naprawdę taki bardzo też ścisły wjazd. I tutaj zobaczcie, w ogóle mamy tak naprawdę... I tutaj w ogóle mamy miejsce na dwa pojazdy, to jest też bardzo fajne. I tutaj mamy wejście do domku. Domek jest takich fajnych rozmiarów, można tutaj robić jakąś rodzinkę. Wydaje mi się, że naprawdę spoczko. No a kolejnym domem jest to oto ten dom. Bardzo niedawno znalazłem go. Ja chcę jeszcze tutaj tylko dodać, że na niektórych, głównie tych starych serwerach, to ten domek jest w ogóle zamknięty, więc musicie wchodzić na te nowe. Kiedyś był to w ogóle domek admina, a teraz już nie jest to domek admina i normalnie mamy tutaj wejście, dlatego mamy chociażby pozostałości. Mamy tutaj garaż, mamy fajne tutaj naprawdę miejsca i chociażby nawet mamy tutaj środek, oczywiście nie jest urządzony, ale kiedyś on urządzony był. No i ten domek jest mega, mega fajny, ponieważ mamy tutaj taki podjazd, mamy bramę. No ogólnie ten domek jest mega, mega kozacki. No i tak to wygląda, tylko musicie uważać, żebyście się nie rozpędzali, bo tutaj jakby, o, to jest, słuchajcie, prześwitujące, więc możecie stąd sobie wypaść i już nie wyjedziecie raczej stąd w ogóle. Dlatego to jest bardzo, bardzo fajna polecajka, według mnie to jest mega, mega fajny domek. Po tym jak już nie jest admina, to serio korzystajcie, bo jeszcze może kiedyś wejdzie na admina. Dobra, jesteśmy już sobie w Domasławicach i właśnie w tej miejscowości będzie kolejny domek. Tutaj mamy taki domek i tutaj mamy, zobaczcie, taki wjazd, który w ogóle jest taki... Nie, tutaj mamy w ogóle taki węzeł. W sensie tutaj mamy, zobaczcie, taki rozjazd. I tutaj normalnie mamy, słuchajcie, garaż na aż na 3 samochody. Myślę, że nawet tutaj by się 4 upchnęły. Albo nawet 5. Poczekajcie, sprawdzę. No myślę, że jakby dwa maluchy tu stanęły, by się tutaj zmieściły. A tutaj to w ogóle z 4 by się nie zmieściły te maluchy. Tego mamy takie bardzo fajne miejsce. Właśnie mamy bardzo dużo garażu. Mamy oczywiście tutaj jakieś drewienko, to zawsze do RP, tutaj jakieś kamyczki. Mamy też takie fajne poddasze. No i właśnie fajny jest tutaj ten wjazd. Z tyłu mamy nawet jakieś snopy siana. Więc według mnie naprawdę fajny domek i również wam go polecam do RP. No i tutaj mamy kolejny domek. I tutaj już jest taki troszeczkę dla bogatszych dom. Mianowicie, zobaczcie, mamy tutaj garaż. Mamy wielki balkon, mamy dużą chałupę, mamy w ogóle tam z tyłu duży balkon. Tu
Tutaj z tyłu mamy jeszcze kolejny garaż, tym w ogóle mamy jeszcze jakieś deski. A tutaj mamy taki bardzo fajny zakątek do siedzenia, do jakiegoś grilla. Pamiętam, że kiedyś tutaj z widzami robiliśmy grilla, chyba z Filem i Pikolozem. Tutaj oczywiście mamy jeszcze masę jakichś garaży, więc naprawdę bardzo ten domek polecam, bo jest on przekozacki również. No i tym domkiem kończymy tę strefę domkową. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie więcej lepszych domków, chociażby tutaj jest mega domek, to wbijcie sobie na poprzedni film z najlepszych domów do PCD, bardzo polecam. No a my lecimy do kolejnej kategorii. A więc jeżeli chodzi do miejsca ORP, to jest ich po prostu masa. Więc po prostu pokażę wam je cięciami. Autodutek, w którym można robić mechanika, ale to już chyba każdy wie. Kościół w Derłowie, w którym można robić mysze. Oczywiście pizzeria u Andrzeja. Dom numer 2 na ulicy Leśnej w Derłowie, tutaj można robić zloty. A kawałek dalej ulica Leśna 35. W Darłowie również. I mimo, że jest to domek, to tutaj można robić na przykład... Tutaj można robić jakieś biuro, jakąś firmę. Tutaj jest na przykład miejsce do załadunku. Oczywiście jagódki w Darłowcu. Oczywiście Darfish. Oczywiście w Darfishu można również robić jakieś biuro i przesyłki. Co to robi Taylor Swift tak BTW? W Starym Jarosławcu oczywiście sklep, parking w Grzybnie, sprzedaż miodu również w Grzybnie, pizzeria Kaspartino w Sławnie, sąd rejonowy, banki, urząd miasta, centrum pokryć dachowych, cmentarz, autoserwis J, Dino, apteka Esculap, Orlen, Biedronka, choć chyba lepszą rzeczą jest pod nią parking. Magazyn, tutaj się można bawić w jakąś pracę w magazynie po prostu. Intermarché, Magwasyl, sklep spożywczo-monopolowy, dworzec w Sławnie, baraki w Sławnie, policja, rolmasz, oczywiście klasyczek, czyli bar pod Dzikiem, zajazd skalny, boisko w Smardzewie, świetlica wiejska w Smardzewie, Ulenberg, takie miejsce na zlocik w Malechówku, gdzie kiedyś był mechanik, również klasyk, czyli karczma Malchow, bank w Malechowie, kwiaciarnia, urząd gminy w Malechowie, no i tartak w lesie domosławickim. I to tyle z tych rzeczy, z tych budynków do RP. No, bardzo dużo tego było. Wiem, że nie wszystkie rzeczy miały interior, ale wydaje mi się, że też z nich coś fajnego można tam spożytkować. Chociażby apteka jest potrzebna, nie? A więc przejdźmy sobie do kolejnej kategorii, czyli ogólny roleplay. To jest taka kategoria, która nie będzie miała żadnych tutaj punktów, żadnych jakichś tych, tylko po prostu jak dobrze roleplayować w Polish Car Driving, coś takiego. A więc na samym początku wybór samochodu. Ja bym wam spekulował jakiś samochód z obracaną kierownicą. Ja dzisiaj postawię na tego oto Forda. I pamiętajcie, żeby po prostu jeździć z pierwszej kamery i żeby kręcić sobie V-kę. To jest naprawdę bardzo wtedy realistyczne. Oczywiście nie musicie, jeżeli chcecie, możecie sobie, nie wiem, jeździć tak. Jeżeli chcecie, możecie jeździć tak, jak tylko chcecie, ale... No ale jednak fajnie by było, jakby z pierwszej kamery po prostu... No z pierwszej kamery jest najrealistyczniej. Kolejna sprawa to używanie świateł, kierunkowskazów, zaciąganie ręcznego i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest logiczne. Wydaje mi się, że to jest raczej oczywiste. Kolejna sprawa to jest używanie emotek. I tego może nie wiedzieliście, ale oprócz wpisania, na pewno wiecie, że po wpisaniu EDS na czacie będziemy po prostu sobie tańczyć. I to będą losowe tańce. A czy wiedzieliście, że po wpisaniu na przykład e-cheer będziemy mieli taką emotkę, nie wiem, zadowolenia? Jeżeli wpiszemy lauf, będziemy się śmiać. Jeżeli wpiszemy e-wave, będziemy machać.
A jak wpiszemy appoint, pokażemy po prostu, wskażemy coś, nie? Także to są takie cztery emotki, o których mogliście nie wiedzieć. Ale ja na chwilę obecną zapomniałem, jaka to była. Tak czy siak, myślę, że te cztery emotki wam coś zawsze dodadzą. Nie przekraczamy prędkości, używamy świateł i jeździmy realistycznie. Wiem, że to jest rzecz oczywista, ale jednak wiem, że na takich roleplayach bardzo często zdarza się tak, że po prostu zjeżdża nam się, zjeżdża nam się na lewą stronę, bez świateł jeździmy, a jednak to jest bardzo ważne. Jedziemy sobie po prostu tak powoli. No i właśnie, kolejna sprawa to jest przestrzeganie prędkości. I wiem, że to może być czasami trudne, ale jednak jednak wtedy mamy dużo mniejszą szansę na wypadki. Po prostu nie przesadzamy z prędkością. Klikamy W, teraz mam pod górkę. Ale na przykład teraz jadę, już wypuszczam. Po prostu jadę sobie spokojnie, realistycznie. Kolejna sprawa to różne zdarzenia i zapotrzebowania. Załóżmy, że jesteśmy w trasie, jedziemy sobie gdzieś, na przykład do miasta. Oczywiście bezpiecznie, fajnie. I załóżmy, że na przykład jesteśmy głodni. Szukamy najbliższego sklepu, w moim przypadku będzie to ABC w Bobrowiczkach. Zjeżdżamy na bok. Wychodzimy i tutaj ważna rzecz. Dajemy sobie bieg na N, klikamy sobie ręczny i włączamy światła. Tak, żeby samochód tam się zgasł po prostu do końca. No i idziemy coś sobie kupić, oczywiście używając komendy me. No i teraz skupiliśmy sobie coś i siedzimy w aucie i po prostu jemy sobie to, co kupiliśmy. A po prostu po drodze, jak piszemy, w losowych momentach pijemy, czy nie wiem. Zrobiłem literówkę. Albo na przykład właśnie sobie jemy jakieś chipsy na przykład. No bo jednak nie jesteśmy robotami, musimy jeść, musimy pić, dlatego to jest ważne. No i kolejna sprawa to są jakieś losowe zdarzenia. Na przykład czegoś zapomnieliśmy z domu, musimy się wrócić. Albo jak jedziemy, to mamy jakąś usterkę szybką, dlatego musimy sobie zjechać na pobocze. To zjeżdżamy sobie na pobocze, oczywiście z awaryjnymi, to coś sobie naprawiamy. Albo nie wiem, musimy coś przepakować, to proszę bardzo przepakujemy. To proszę bardzo tutaj przepakowujemy. Albo po prostu chce nam się iść siku i idziemy sobie w krzaki gdzieś. No, takie rzeczy też się zdarzają, dlatego to jest na pewno, dodawam troszeczkę realizmu. I zwróćcie uwagę, że jeżeli tak nie robiliście, to serio polecam. Także to jest, jeżeli chodzi o osobówki i takie zwykłe życie. Tylko jeszcze jedna sprawa. Załóżmy, że jeżeli macie pracę na dostawczaku i jeździcie dostawczakiem, to pamiętacie, to oczywiście to jest opcjonalne, żeby zmieniać samochód. Jak idziecie do pracy, to po prostu zmieniacie na dostawczaka, a jak idziecie sobie do... No jak już skończyliście pracę, to sobie bierzecie po prostu wasz zwykły osobowy samochód. Różnie dodawam realizmu, płacenie podatków, czy płacenie za prąd i wodę, bo jednak to też trzeba robić. I również wam to doda realizmu. Oczywiście realizmu doda wam to, że chodzicie tylko z pierwszej osoby i z żadnej innej. Teraz załóżmy, że jesteście na autobusach. Jedziecie autobusem i również przed trasą tankujemy sobie nasz autobus. I jeszcze załóżmy, że jak macie jak mamy już gdzieś blisko przystanek, to po prostu mówicie, następny przystanek i coś tam, albo na przykład przystanek, wiecie, mówicie jako lektorzy i to również doda wam troszeczkę realizmu. I z pracy kierowcy autobusu to tyle, teraz przejdźmy sobie do ciężarówek. Nie ukrywam, że tiry to moja pasja, dlatego jak roleplayuję po prostu ciężarówki, to roleplayuję bardzo dobrze. I mam tutaj naprawdę sporo pomysłów. Na samym początku, gdy weźmiemy dostawę, polecam również, nie wiem, pójść do budki, pójść gdzieś po prostu spisać jakieś... po prostu spisać wszystkie dokumenty dostawy i tak dalej. No bo jednak trzeba to robić i to jest również realistyczne. Gdy wchodzimy do ciężarówki, warto podskoczyć. Oczywiście jeździmy sobie z pierwszej osoby. Niestety w PCD lusterka nie działają, więc tutaj ciężko troszeczkę do tej przyczepy, tą przyczepę namierzyć. I teraz tak. Teraz kiedy, słuchajcie, mamy czas już podłączyć przyczepę, polecam wyjść sobie z ciężarówki
i po prostu ją tutaj faktycznie to wszystko podłączyć. Teraz klikamy B i już mamy podłączonego tira, że niby my to tutaj wszystko kręciliśmy, podłączyliśmy całą elektronikę i tak dalej. No i dobra, teraz załóżmy, że jesteśmy sobie w trasie. To warto, słuchajcie, zwłaszcza kiedy jesteśmy w nocy, to warto znaleźć sobie jakiś parking, zjechać chociażby do baru pod dzikiem i się zatrzymać. Tutaj możemy chociażby się przesiąść na miejsce pasażera, coś sobie zjeść, odpocząć, pooglądać, czy nawet pójść po prostu spać i ruszyć w trasę jutro. Oczywiście, jeżeli mamy czas. Możemy również sobie pójść do baru, coś zjeść i dopiero potem wrócić. No i to również dodam wam realizm, po prostu zatrzymywanie się na jakichś takich mopach, można powiedzieć, no w PCD mopów nie ma, ale załóżmy, że właśnie na jakieś parkingi, do jakichś restauracji sobie zjeżdżać, to również wam doda trochę realizmu. Po drodze oczywiście również możemy jeść sobie chipsy, pić czy coś tak dalej, no bo jednak to jest rzeczy, które musimy robić. Dobra, załóżmy, że już skończyliśmy trasę. W takim wypadku możemy sobie wyjść po prostu i również podpisać dokumenty, pieczątkę i po prostu wrócić na firmę. Ale oczywiście nie musimy od razu tego robić, możemy się zatrzymać, możemy sobie po prostu pojechać na jakiś parking, zatrzymać się i odpocząć, również się dopiero wrócić za jakiś czas. Załóżmy również, że wracacie, że akurat skończyliście trasę, jesteście blisko domu, ale jutro od razu macie z rana wyruszać. W takim przypadku również polecam sobie po prostu zajechać waszą ciężarówką do domu. Jeżeli nie wjedzie, no to po prostu stanąć sobie tutaj i ruszyć jutro w rano od razu w trasę ciężarówką. No i tak to wygląda. Wiem, że pewnie nikomu się nie chciał słuchać tych moich porad, ale naprawdę według mnie są one no przydatne. Wydaje mi się, że po tym filmie będziecie mogli robić sobie naprawdę kozackie RP w Polish Car Driving. I nie będziecie się nudzić tutaj po prostu. Jeżeli macie z kimś grać, to naprawdę jest fajnie. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. No i co? Ja się z wami żegnam. No i pa, pa.